Jadrzyła. Pokonać rywali 195 metra trzeba, ale na pewno ma aspirację, żeby polecieć zdecydowanie dalej. Ma dobrą wysokość i będzie bardzo piękny skok powyżej 225 metrów. A więc jednak nieobliczalny jest ten Piotrek. Na szczęście zresztą dla nas, bo co pewien czas nas zaskakuje, będzie aż 31 punktów za wiatr odjętych. 32,8. 230,5 metra. 232 metry bliżej od swojego rekordu życiowego, ale 32,8 punktu odjętych za wiatr. Ten wiatr, który, ten uśredniony wskaźnik, prawie 2,3 metra na sekundę wiejący pod narty. Polacy w tym momencie oczywiście obejmują prowadzenie. No i to jest dobra zaliczka. Przypominamy, drugi będzie zniszczał później i wtedy mu się dobrze skacze. Dzisiejszy rekord 238 to potwierdza, ale popatrzmy, Aleksander zniszczał. 213 metrów to rekord Olka Zniszczała, rekord życiowy z tego roku z Kulm Stoplitz Badminton. Za mocno wieje pod narty w tej chwili. No i czeka, jest zielony światło. No i nowego rekordu życiowego, Olek, ci życzymy. Musi być w granicach 215 metrów. A tymczasem jest dramatycznie. Popatrzmy na wiatr. Tylko 0,8 metra na sekundę. Mówię tylko, bo 12 punktów komputer pokazuje odjęte w tym momencie. Inni mieli nawet 9,8. 49,5 metra. A więc 10 metrów bliżej niż Roman Kołdelka. Co to znaczy letalnica? Spóźnione odbicie. Później szybkie postawienie nart, próba wyłożenia się, ale już kiedy nie bardzo było na czym się wykładać, zgubił pęd powietrza, wyhamował właściwie, no i w tej chwili, powiem, 200 metrów wyjeżdża już mając 221,5, ale przecież jest szansa na to, żeby się poprawić, jest szansa jeszcze przecież podczas jutrzejszego konkursu. Bardzo dobre zwieńczenie tego sezonu przez tego niezwykle utalentowanego skoczka i jest jeden z lepszych jego skoków. Nie wiem, czy było 220, w każdym razie gdzieś otarł się o tę granicę. Około swojego rekordu życiowego, 221,5, teraz 221,5. A więc dokładnie powtarza swoje najlepsze osiągnięcie tutaj w planicy Klimek Murańka. Ale pięknie, potrzebowaliśmy takiej odległości. Po tym słabym skoku Olka Zniszczała 149,5, teraz 221,5. Musimy odrabiać, musimy gonić odległością. 27,4 punktu odjęte. No ty, od 17,5 do 19 punktów obejmujemy w tej chwili prowadzenie. Informacje, no ale o tym może za moment, bowiem jest Kamil Stoch na belce startowej. Może teraz się uda, czy jest zielone światło. Zaczekałem te informacje od doktora Szatkowskiego. No i zawsze trzeba prawdę powiedzieć, skąd źródło. Kamil w powietrzu. Ładnie położony, pięknie, stylowo. No i odległość powyżej są 225 metrów. Ja myślę, że okolice 218 metrów odległość Kamila. Nieco zmieniły się warunki. Szósta platforma startowa. Kamil będzie miał odjętych tylko 12,2 punktu. Mówię tylko, bowiem pamiętamy, jakie straty punktowe z powodu mocno wiejącego pod narty wiatru mieli inni zawodnicy. 19, dwie takie oceny. 3 razy 8 na tą 94,6 punktu do Słowenii, ale mamy aż 50-punktową przewagę nad Japonią, która jest na miejscu piątym. Proszę zobaczyć, oto klasyfikacja po pierwszej rundzie. Słowenia, Austria, Norwegia, więc gospodarze w niebo wzięci. Polska na czwartym miejscu, Japonia, Niemcy na miejscu szóstym. Witamy Państwa ponownie. Przed chwilą koralne We Are The Champions, co oznacza, że druga seria została odwołana, a zwycięstwo Słowenii zostało właśnie tak przyjęte przez liczną widownię na Velikance w Planicy.